Panie senatorze, szanowni państwo, witam serdecznie w starostwie powiatowym w Wrobczycach na podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania szpitala powiatowego w Sędziszowie Małopolskim, szpitala, który jest elementem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wrobczycach. Witam serdecznie pana marszałka Władysława Ortyla. Witam pana Stanisława Kruczka, wicemarszałka. Witam serdecznie senatora Zdzisława Pupę, parlamentarzystę powiatu wrobczycko-sędziszowskiego, pana dyrektora Mirosława Leśniewskiego, który będzie właśnie beneficjentem tych pieniędzy, który w imieniu ZOZ-u będzie podpisywał tę umowę. Witam również przewodniczącego rady. Witam serdecznie członków zarządu. Panie marszałku, może proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie senatorze, panie starosto, panie dyrektorze, szanowni państwo, bardzo się cieszymy oczywiście, że możemy dzisiaj tę umowę podpisać. Podpisujemy dlatego w taki sposób uroczysty, bo to po pierwsze jest ważne wydarzenie dla nie tylko szpitala w Wrobczycach, w powiecie wrobczycko-sędziszowskim, ale oczywiście ważne wydarzenie dla całej służby ochrony zdrowia w naszym województwie podkarpackim, bo w sumie ponad 540 milionów trafia do praktycznie wszystkich szpitali powiatowych. Tak się udało tymi środkami zagospodarować. Udało się też w ostatnim momencie wygospodarować dodatkowe środki, także trzy pozostałe szpitali, szpital Dębicy w Sanoku i Nowej Dębie otrzyma też dofinansowanie. I myślę, że to trzeba zawsze porównywać do czegoś, bo w poprzedniej perspektywie finansowej no, te dotacje, te inwestycje były w granicach miliona, czyli można powiedzieć kilku milionów, a dzisiaj mówimy o dziesiątkach milionów, kilkanaście milionów trafia do tego szpitala, bo to 9 milionów ponad dofinansowania, ale i też wkład własny, o czym wspomniał starosta, wysiłek oczywiście powiatu jest tutaj znaczny. Cieszymy się z tego montażu, inaczej oczywiście nie można sobie wyobrazić tych funduszy, tej absorpcji. No ważne, żeby pomagać i wspierać, ale też do tego wsparcia, jak to zwykle potrzeba po stronie partnera, czyli i szpitala, i powiatu współpracy. Trzeba oczywiście dobrego wniosku, uzasadnionego, trafionego, prawda, w te wymagania, które stawiane są nie przez nas, a przez Ministerstwo Zdrowia, bo taka jest rzeczywistość, kryteria to autentycznie priorytet, jaki tu został narzucony przez Ministerstwo Zdrowia i w tych priorytetach należało się znaleźć, należało się wpisać tą punktację, a jednocześnie też odpowiedzieć na te potrzeby szpitali. Także dziękuję też oczywiście zarządowi starostwa, pana starosta, zarządowi, pani wicestaroście. Współdziałają z nami też parlamentarzyści, tu obecny pan poseł Zdzisław Pupa, pan poseł Moskal, także nieobecny, dziś praca jest w parlamencie. No bez współpracy tutaj i starosty, i dyrektora ZOZ-u, i pana marszałka, który ocenił w sposób merytoryczny za zasadne i właściwe potrzeby modernizacji tego szpitala w Sędziszowie, nie byłoby dzisiejszego spotkania, nie było dzisiejszego podpisania umowy. Dlatego jest mi w imieniu również posła Kazimierza Moskala, który mnie prosił, żeby przekazać wyrazy wdzięczności panu marszałkom, wyrazy wdzięczności również kierownictwu ZOZ-u za przygotowanie właściwego projektu, bo bez przygotowania właściwego projektu, przedstawienia, uzasadnienia tego projektu i życzliwości pana marszałka i zrozumienia na sprawę opieki zdrowotnej nie byłoby do dzisiejszego spotkania. I tych pieniędzy, które zostają w jakiś sposób tutaj zaabsorbowane, będą przesuwane do powiatu wrobczycko-sędziszowskiego. Myślę, że przy tych środków, które pan marszałek zabezpieczył, o które wystąpiło starostwo, te problemy myślę, że uda się jakby może znihilować, że uda się doprowadzić do takiej sytuacji, że szpital w Sędziszowie Małopolskim, ZOS w Wrobczycach będzie w jakiś sposób mocnym odciążeniem służby zdrowia, która no, jest bądź co bądź w województwie funkcjonuje dosyć mocno i sprawnie. I myślę, że to doprowadzi do takiej sytuacji, że opieka medyczna nad poszczególnym pacjentem będzie właściwie zabezpieczona. Panie marszałku, panowie marszałkowie, dziękuję serdecznie i oby tak dalej do naszego powiatu pieniądze spływały. Ja może użyję takiej terminologii medycznej, bo te pieniądze są dla szpitala jak takie no, bardzo potrzebne lekarstwo dla ciężko chorego pacjenta,
które daje w ogóle szansę na wyzdrowienie, a już na pewno na skrócenie kuracji. Akurat wiem, że w historii tego szpitala, duża część tego szpitala powstawała dużym wysiłkiem lokalnej społeczności. I akurat ten projekt umożliwia nam dołączenie do tej ligi szpitali w XXI wieku. Jest to co prawda projekt bardzo ambitny, bo bardzo krótki okres wykonania jest, bo tylko rok. Ale postaramy się, na pewno zrobimy wszystko, żeby wykorzystać te pieniądze jak najlepiej, a na pewno do ostatniej złotówki. Tak, żeby no, w tym momencie pieniądze, które są w tej umowie, już ani złotówka, ani grosz nie wróciły do pana marszałka. Pan marszałek Kruczek jeszcze o tej współpracy trochę, bo niedaleko powiat Ropczycko-Sędziszowski od szpitali, których samorząd wojewódzki prowadzi, jest zlokalizowany. Szanowni Państwo, przede wszystkim szpitale na Podkarpaciu w tej chwili będą odgrywały coraz ważniejszą rolę ze względu też na to, co się dzieje w samym Rzeszowie. Kształcimy lekarzy, to też i substancja w szpitalach, bloki operacyjne, lokalizacja, ona musi być przygotowana też i do tego. I to kształcenie nie będzie tylko na terenie miasta Rzeszowa, ale również i w powiatach tych, które leżą nieopodal, a nawet w szpitalach specjalistycznych, które są na terenie województwa. Też bardzo dziękujemy za tę ważną pracę, którą chcę Państwu pokazać. Panie marszałkowie, panie senatorze, panie starosto, panie dyrektorze, mi nie pozostaje nic innego jak w imieniu Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w imieniu wszystkich radnych podziękować za złożenie tych podpisów pod dokumentem, no, który gwarantuje dofinansowanie naszego szpitala. Ale tego by też nie udało się zrobić, tej inwestycji, gdyby nie przychylność całej Rady Powiatu, która no, zagwarantowała w budżecie pewną kwotę jako udział własny. I tu również chciałem skierować podziękowanie dla wszystkich radnych, że rozumieją potrzebę rozbudowy tego szpitala, modernizacji, szerokiej modernizacji. I serdecznie za to w imieniu Rady dziękuję, a także proszę, żeby ten szpital widzieć w przyszłości także, bo to kwota, która oczywiście w sposób istotny poprawi funkcjonowanie tego szpitala i zabezpieczy lepsze warunki dla naszych pacjentów, ale tam, jak Państwo doskonale wiecie, są tak duże możliwości, że jeszcze nie jedna taka kwota by się w ten szpital zmieściła. I o to prosimy, żeby przyszło w tym także. No, dziękuję bardzo. Dziękuję.